Cześć, to jest kanał Świadomie Myśląc, a dzisiaj będziemy rozmawiać o turkusowej kulturze pracy. Rozważymy, co jest mitem, a co rzeczywistością turkusu, a także porozmawiamy o konkretnych projektach, które poza turkusem nie miałyby racji bytu. Zapraszam do oglądania. Rób to, co jest potrzebne firmie w obszarze swoich kompetencji i weź za to odpowiedzialność. Te z pozoru trzy proste zasady składają się na kamień węgielny organizacji o płaskiej strukturze zarządzania, które nazywamy organizacjami turkusowymi. Wiąże się z tym jednak konieczność pracy w modelu, do którego większość z nas nie została przygotowana w procesie edukacji. Tu w końcu nie ma klucza. To praca bez sprecyzowanej listy obowiązków i bez kontroli. Wielu może pomylić ten model z kopią, jednak bliżej tu do merytokracji lub technokracji. Wszak nie wszystkie decyzje podejmowane są kolektywnie, a komponent odpowiedzialności ma wymiar jak najbardziej osobowy, a nie grupowy. Lider to najczęściej ktoś, kto na tle swojego zespołu wyrasta merytorycznie. Jak to jednak wygląda w praktyce? Czy turkus to model idealny, utopijny? Czy to wolnoamerykanka i chaos? Na te pytania odpowiemy, omawiając dwa konkretne przykłady Open Nexusa. Pierwszy przykład. Praca trenera przed turkusem i już w samym turkusie. Jako Open Nexus do 2019 roku pracowaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Trener, tym ja, pracował na akord, czyli miał pewne ryczałtowe wynagrodzenie za każde szkolenie, które przeprowadził, jeżdżąc po kraju od klienta do klienta. Przyszedł jednak taki moment, że stwierdziliśmy, że chcemy pracować inaczej. Przyszedł turkus, no i padł pomysł, żeby tutaj trenerzy zmodyfikowali swoje podejście do szkoleń. I tak postanowiliśmy wejść na drogę zwolnienia się z tej funkcji. Jak to wyglądało? Na początek przenieśliśmy szkolenia stacjonarne 1:1 na wersję online. Co zyskaliśmy? Czas w samochodzie. Zatem jednego dnia już byłem w stanie zrobić dwa szkolenia, a nie jedno. Na naszych szkoleniach bardzo często przenikały kwestie nie tylko techniczne, ale też merytoryczne związane z pracą naszego klienta. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji, by te dwa światy oddzielić. I tak zaczęliśmy robić szkolenia tylko i wyłącznie techniczne, czyli mówiąc kolokwialnie, z klikania aplikacji, i za te szkolenia chwyciła przede wszystkim Kinga, a skoro klikanie jest za każdym razem takie samo u każdego klienta, no to można było zrobić jedno szkolenie do wielu użytkowników. Zatem tutaj już mieliśmy zaopiekowaną tą kwestię techniczną przez jednego trenera, a nie trzech czy też czterech, jak to bywało. No więc co w przypadku moim, co w przypadku Zygmunta, który też trenerem w tamtym czasie był. Znaleźliśmy sobie nowe domeny, te bardziej, nazwijmy to, merytoryczne. Zaczęliśmy tworzyć seminaria. Zygmunt w innym obszarze, ja w innym. Nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie w dużo krótszym czasie przeszkolić wszystkich nowych klientów, mamy czas, żeby doszkolić starych klientów, którzy chcą sobie wiedzę odświeżyć, i tak naprawdę mocno spłaszczamy cenniki w tym zakresie, docelowo w ogóle uwalniamy tą wiedzę w formule bezpłatnej, szkolenia są bezpłatne, trenerzy są zwolnieni. No ale co dalej? Dalej przyszedł moment, żeby tą naszą wiedzę nagrać, a skoro ją nagraliśmy, to po drodze pojawiło się to studio, po drodze pojawiła się platforma VOD, można by powiedzieć, dla osób, które organizują przetargi, na której nie tylko publicystyka, seminaria, webinary zapisane, czy też właśnie szkolenia techniczne się znalazły. Przy okazji stworzono z tego nowy produkt. Trenerzy zostali w cudzysłowie zwolnieni, a w praktyce znaleźli czas i przestrzeń na to, żeby pójść dalej, żeby się rozwinąć. Mając olbrzymie doświadczenie trenerskie, odnaleźli się po prostu w innych miejscach
firmie. Drugi przykład, Enotis 2. Do 2023 roku, dokładnie do października, funkcjonuje Enotis 1. Aplikacja do ogłaszania przetargów unijnych, czyli tych o największej wartości. Każdy urząd w Polsce musi z tej aplikacji korzystać, każdy ją zna i sobie dobrze radzi. Natomiast w październiku pojawia się obowiązek przesiadki z aplikacji Enotis na Enotis 2, gdzie urzędnicy zaczynają spędzać nie godziny, nie dni, a tygodnie, żeby móc ogłosić jeden przetarg. Aplikacja jest zdecydowanie nieczytelna, nielogiczna, wielu urzędników ma z nią problem. Dlaczego wybrałem tą tematykę jako przykład drugi w kontekście turkusu? Ponieważ, jak już sobie wcześniej rozmawialiśmy przy pierwszym przykładzie, trenerzy zostali zwolnieni, ale ich doświadczenie jest przydatne gdzie indziej. Ja osobiście chwytam za aplikację Enotis 2, testuję ją, sprawdzam, jak ona działa, tworzę kurs, a te wszystkie kompetencje oczywiście pozyskuję wcześniej, czy to w roli trenerskiej, czy testerskiej, by to móc dzisiaj przełożyć na Enotis 2. Osiągam poziom zaawansowanego użytkownika po to, by móc pomóc naszym klientom, którym przetargi stoją. Okazuje się, że kursy, webinaria są na tyle popularne, że tworzymy nowy produkt, jakim jest kurs Enotis w ramach naszej platformy VOD, czyli już nie tylko mamy szkolenia czy publicystykę bezpłatną, ale bardzo nośny i głośny kurs, który staje się bardzo popularnym produktem szkoleniowym, edukacyjnym na rynku. Natomiast, co musimy sobie powiedzieć? No dlaczego akurat nam się udało? Udało się dlatego, że w turkusie nie ma stricte przypisanej listy obowiązków do umowy, to jest pierwsza sprawa, a druga, że wysokie umiejętności komunikacyjne i zaufanie współpracowników pozwoliło mi odepchnąć od siebie inne obowiązki na kwartał, na 3 miesiące, po to, żeby zajmować się tylko i wyłącznie poznawaniem tej aplikacji. To, że nie ma wielu trenerów czy wykładowców, którzy dotknęli tej materii na rynku, w mojej ocenie wynika z tego, że po prostu nikt nie może sobie pozwolić, pracując w klasycznym modelu, na to, żeby przez 3 miesiące odepchnąć od siebie wszystkie dotychczasowe obowiązki i zająć się czymś zupełnie nowym, co niekoniecznie będzie możliwe do takiego bezpośredniego spieniężenia. To jest pewne ryzyko, pewna odpowiedzialność, którą tutaj trzeba było podjąć. Dzisiaj możemy mówić o monopolu w tym zakresie. Natomiast droga do tego wiodła przez, z perspektywy standardowej umowy o pracę, nierobienie niczego. Jestem bardzo ciekaw waszej oceny tego odcinka, także pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się ten odcinek podobał. No i koniecznie zasubskrybujcie kanał po to, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Nie, no ja sobie liczyłem, stary, na telefonie. Stresujesz mnie teraz.